jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Jest to twierdzenie Pitagorasa, znane każdemu uczniowi. Przeprowadzę dowód w następujący sposób. Przedłużam ramię B obok A, następnie prowadzę prostą równoległą do boku A równą B. Tak? Mam tu również bok C. Ten kąt jest również prosty. I teraz prowadzę bok. Widzimy, że mamy trapez o podstawach B i A i wysokości A plus B. Pole tego trapezu równa się 1 druga razy A plus B i razy wysokość również A plus B. Z drugiej strony pole tego trapezu jest równe sumie pól trzech trójkątów prostokątnych. Zatem 1 druga AB, mamy dwa takie trójkąty, czyli razy 2 plus pole tego trzeciego, czyli plus 1 druga C kwadrat. Porównując pola, otrzymujemy 1 druga ze wzoru na kwadrat sumy A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat równa się 1 druga razy 2AB i plus C kwadrat. Mnożąc obustronnie przez 2 mamy A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat równa się 2AB plus C kwadrat. Oczywiście 2AB nam się skróci. Ostatecznie A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I to tyle.